Dzisiaj w tym filmie sobie porozmawiamy o tym, co robiłam sobie pochodzę w placu zabaw, a co? W tym filmie sobie porozmawiamy, dlaczego tak mało osób boi się zarabiania przez internet. Wymienię kilka powodów na ten temat. O, tu mnie widać tak. I tak. Pierwszy powód to jest to, że wchodzą na pierwsze lepsze forum jakieś i od razu biorą to za swoją prawdę. A właśnie na takich forach jest dużo troli internetowych właśnie. Hejterów, którym nie wyszło. W takim sensie, że albo trafili na oszusta, który ich oszukał, albo po prostu nic w internecie nie zarobili, teraz wszystko hejtują. Dają wszystkie do jednego wora, co jest krzywdzące, bo na przykład jak ja jestem uczciwa i nikogo nie oszukuję, ale też ja zauważyłam, że media niektóre robią właśnie pranie mózgu. Też na studiach często ludzie w moim wieku słyszą, że przez internet się nie da zarabiać, że wszyscy oszukują i później właśnie mają takie, a nie inne przekonanie. Kolejną sprawą jest to, że słuchają się rodziny, czyli rodzina jest wyrocznią, kurde. Nie wzięłam żadnego kika do selfie. Trochę mnie ręka boli, ale dobra. Jakoś wytrzymam. Właśnie, ale wracając do tego, co mówiłam. Rodzina jest wyrocznią, czyli po prostu rodzina jest, są specjalistami, a według mnie to tak jakby iść do szewca, który nigdy nie naprawiał butów. To co on ci może powiedzieć? No nic. Nic konkretnego i według mnie nie jest w ogóle godne zaufania i nie można go słuchać, no ale właśnie jest taka presja społeczeństwa, że wszyscy muszą zarabiać na etacie i tak dalej, że bez tego nie ma innej opcji. Wielu ludzi się dziwi właśnie, że jak to przez internet można zarabiać? Co ty mówisz w ogóle? Tak, na Facebooku, poprzez social media, nie siedząc bez sensu, scrollując, oglądając relacje innych, tylko po prostu zarabiając na tym, wykorzystując go mądrze, wykorzystując go jako narzędzie do zarabiania pieniędzy, tak bym to określiła. I ja na przykład nie wchodzę bez sensu na Facebooka i tak dalej. Jeżeli już na przykład, jeżeli widzę, że ktoś dodał wartościowe zdjęcie, wartościowy post, to owszem, zalajkuję, zostawię serduszko, coś tam nieraz skomentuję, bo wiem, że później ta osoba też się odwdzięczy i zadziała prawo wzajemności, czy coś takiego, reguła wzajemności, i że ta osoba później mi to odwzajemni. I to jest właśnie fajne i miłe, że dzięki temu wzajemnie sobie podbijam zasięg, bo jak wiecie, serduszka mają największy zasięg, większy niż lajki, dlatego że Facebook ostatnimi czasy tnie bardzo zasięgi, tnie jakość i z tego co wiem, to właśnie serduszka mają największy zasięg. To są właśnie te trzy główne powody, które wymieniłam, ale też mam teraz taką rozkminę, że wiele ludzi myśli, że zarabianie przez internet, to jest też kolejny mit, ale to może powiem w kolejnym filmiku o tych mitach, że zarabianie przez internet to jest klikanie w reklamy, zarabianie na ankietach, jakieś tam wypełnienie ankiet, coś w tym stylu. Nie. A zarabianie przez internet to jest bardzo szeroki temat, czyli kiedyś robiłam live'a na temat tego na swoim Facebooku, czyli tam chyba 10 sposobów na zarabianie przez internet, to i tak nie wymieniłam jeszcze wszystkich sposobów, bo tych sposobów jest masa. Na przykład jest branża e-commerce, czyli możesz zarabiać na sprzedaży produktów na Amazon, na eBayu i tak dalej. Jest branża MLM, czyli na przykład również to się wiąże, w ogóle marketing sieciowy, zarabianie przez internet wiąże się właśnie ze sprzedażą, cały czas sprzedaż. Czyli jeżeli chcesz mieć dobre wyniki, to musisz nauczyć się skutecznej sprzedaży. Musisz nauczyć się skutecznej sprzedaży. Właśnie wielu ludzi się boi tej sprzedaży jak ognia, dlatego że mają wiele błędnych przekonań na temat właśnie sprzedaży, wiele mitów, które gdzieś tam zasłyszeli, które te mity dostali w spadku, jak ja to mówię, po rodzicach, które słyszeli w społeczeństwie. Też edukacja, szkoła, studia. Ja zauważyłam, że wiele osób w moim wieku ma sprany mózg. W jakim sensie? W takim sensie, że po prostu albo oglądają telewizję, jakieś te seriale i te inne, bo tam są bzdury po prostu. Zaburzają intelekt przede wszystkim, zabierają ci czas. To są po prostu złodzieje czasu. Lepiej jest się, nie wiem, przejść na spacer z psem, spotkać się z przyjaciółmi, na kręgle, zrobić coś wartościowego.
Ale wiem, że wiele osób w moim wieku to dla nich jedyną formą spędzenia czasu to jest, nie wiem, patrzenie cały czas smartfona bez sensu. Co innego jak ja to robię, czyli ja na przykład jak siedzę w telefonie, to nie wiem, dodaję posty do relacji, dodaję posty, dodaję, sorry, posty na grupy na Facebooku sprzedażowe, czyli cały czas sprzedaję, to odpisuję na wiadomości, to ktoś napisze do mnie, jakie ja książki polecam, po prostu no ja robię coś cały czas, działam cały czas. Cisnę, oczywiście robię sobie przerwy, bo wiadomo, jak się siedzi przez od 8 do 24 cały czas przy komputerze, czyli jakieś 16 godzin, to pamiętam na początku miałam tak, że robiłam sobie przerwę może pół godziny, godzinę i po prostu coś mi się działo, po prostu mnie łeb bolał, głowa mnie bolała. W ogóle czułam się taka osłabiona, mniej efektywna, no po prostu jakby te... Cały czas siedzę przed komputerem, w ogóle się nie ruszałam, w takim sensie, że tam ruszyłam się tylko po to, żeby iść do kuchni. No. I po prostu, no coś mi się działo, no. Po prostu coś mi się działo z głową, po prostu jakby czułam się osłabiona, jakby ktoś po prostu, wiecie, zabrał siły te witalne. No, dlatego od tego czasu robię sobie teraz dwugodzinne przerwy, czyli na przykład na obiad, nie wiem, na spacer, na rower, to do kogoś zadzwonię, z kimś porozmawiam czasami. Bo też mam kontakt z wieloma ludźmi naprawdę pozytywnymi, ale powiem wam, że odkąd zarabiam przez internet, czyli już od 3 lat, to po prostu w realu zauważcie, że jest mniej jakby hejterów, mało kto ci powie wprost, co o tobie myśli. Jeżeli już, to albo za plecami, albo dowiaduje się od osób trzecich, że a, on tam na ciebie powiedział to i to, albo po prostu właśnie w internecie. Bo właśnie internet sprzyja właśnie anonimowości, sprzyja temu, że ktoś się czuje bezkarny i tak dalej. Często to są właśnie profile fejkowe, czyli bez zdjęcia, albo na przykład na Facebooku ma w opisie szlachta nie pracuje, albo wyższa szkoła robienia hałasu, albo mama 24 godziny na dobę. No to już, jeżeli ja widzę, że ktoś mnie hejtuje, nie w ogóle boi się pokazać, kim on jest, nie ma w ogóle zdjęcia profilowego, w bio na Facebooku ma napisane szlachta nie pracuje, no to ja już wiem, z kim mam do czynienia, że z jakimś nieudacznikiem życiowym. No sorry, ale taka jest prawda. Po prostu to są nieudaczniki życiowe, które nie mają własnego życia, które mają swoje życie nudne i po prostu tracą czas na to, żeby cię hejtować, obrażać, żeby ci powiedzieć coś przykrego. Po prostu też mogą być zazdrośni o to, że zarabiasz. Ja po prostu powiem wam szczerze, odkąd daję swoje wyniki na Facebooka, bo też chcę w ten sposób ludzi zmotywować, to naprawdę jest mega zazdrość, zwłaszcza, ale co mnie zaskoczyło najbardziej, to to, że zazdrość od ludzi właśnie z branży. Czyli wydawałoby się, że osoby z branży powinni się nawzajem wspierać i tak dalej, a okazuje się, że po prostu... Niektórzy myślą, że chcą kogoś tylko zabrać dla prowizji, że chcą zabrać twój system, na którym ty pracowałeś ciężko, po prostu miałeś różne wzloty, upadki, dopasowałeś, zmieniałeś i tak dalej, co działa, co nie, cały czas po prostu metodą prób i błędów, tak? I nagle ktoś pod pretekstem, pod płaszczykiem jakiejś tam uprzejmości fałszywej, po prostu jest fałszywy, chce zgarnąć tylko prowizję, żeby później zgarnąć jak najwięcej ludzi. Po prostu niektórzy w mojej branży, nie wierzę, że wszyscy, bo naprawdę są też pozytywni ludzie, bardzo wspierający. Ostatnio dostałam na przykład wiadomość od jednej osoby, że dzięki mnie właśnie uwierzyła w to, że może właśnie zarabiać przez internet. Otworzyła swoją grupę na Facebooku, gdzie sprzedaje ubrania. Także to jest super, ja się bardzo cieszę. Właśnie takie wiadomości są dla mnie najlepsze. Jakieś gimbusy się biją, jakieś gimby. Dobra, ale wracając do wideo, na pewno słuchać w tle. Ale nie będę się na tym skupiać, skupię się tutaj na tym wideo. Wow, już nie wiedziałam, że 9 minut gadam. Powiem szczerze, że pierwszy raz mam taką sytuację, bo zazwyczaj ja się przygotowuję do wideo, piszę sobie konspekt na kartce, a dzisiaj po prostu tak na spontana wyszło. Także git. Dobra, podsumowując, jeżeli chcesz naprawdę zarabiać w internecie, to nie sugeruj się opinią innych, nie słuchaj nierzeczliwych ludzi, czyli na przykład rodziny, która, bo często rodzina nie wspiera, taka jest prawda, często rodzina hejtuje, często rodzina właśnie potwierdza stereotypy, potwierdza te mity.
utwierdza cię w tych mitach, nie próbuje cię z nich jakby wydostać, bo sama też nigdy tak nie zarabiała. A poza tym, jak wiemy, w społeczeństwie cały czas jest po prostu takie pranie mózgu, że musisz być przeciętny, że musisz pracować na etacie, że nie ma innych możliwości. A jeżeli inna możliwość to zakładanie firmy, ale żeby założyć firmę, to trzeba mieć specjalne umiejętności, trzeba mieć zryg do interesów, trzeba mieć smykałkę w ogóle i tak dalej. Trzeba być nie wiadomo jak wybitnie, nie wiadomo jak być wybitnym, że tak powiem. Dobra, to było na tyle. Myślę, żeby zrobić jakieś kolejne filmiki. Ten film był na spontana, więc nie wszystko może być składnie. Chodzi mi tutaj o przekaz. Nie o przekaz, tylko sorry. Chodzi mi tutaj właśnie o układanie zdań. Ale tak jak mówię, mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo to jest filmik na spontana. Dobra, kończę, bo coraz bardziej deszcz zaczyna padać i mi właśnie pada na ekran. To trzymajcie się i pozytywnego dnia Wam życzę. Do następnych filmów. Hej!